To będzie taka teatralna epopeja opowiadająca o wyklęciu Ziemi przez gatunek ludzki, który ją zamieszkuje. To jest w ogóle nawiązanie do Roku Wyklęty, który mamy w tej chwili w Polskim Teatrze Tańca na etapie konkursu, ponieważ twórcy, którzy przygotowują tą premierę, zostaną wyłonieni w konkursie organizowanym przez Polski Teatr Tańca na realizację premiery właśnie w Roku Wyklętych. I dlatego zdecydowaliśmy się na tę propozycję, że no właśnie wydało nam się bardzo oryginalne to ujęcie wyklęcia, wykluczenia, że my jako gatunek ludzki wyklinamy Ziemię, planetę, która jest naszą żywicielką, na której żyjemy, w jakiś sposób niszcząc ją, dewastując, degradując, że jesteśmy ludźmi, gatunkiem ludzkim, który zamieszkuje tę planetę, a traktujemy ją w nieludzki sposób. To jest jedna z sekwencji choreograficznych, które rzeczywiście tam się pojawią. To, co dzisiaj tutaj widzieliśmy w plenerze, zobaczymy ponownie w Auli Artis podczas premiery, tylko wykonaną przez kogoś innego i no być może nawet przez kilka osób, ale to jest jak gdyby fragment spektaklu. Mogę zdradzić, że nie wszystkie sceny tego spektaklu rozgrywają się na Ziemi, niektóre rozgrywają się na innych planetach i Ziemia jest wtedy widziana z perspektywy tych planet, czyli no mamy też takie momenty w tym spektaklu, kiedy widzimy ją z kosmicznej perspektywy, nieziemskiej.